Sądecczyzna w perspektywie finansowej Unii Europejskiej w latach 2021-2027. Taki tytuł będzie nosić konferencja przygotowana wspólnie przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową, Miasto Nowy Sącz i Powiat Nowosądecki. Porozumienie w tej sprawie podpisano w minioną środę w auli uczelni. Pomysł organizacji wydarzenia, dla którego przewidziano tylko formę stacjonalną, należy do profesora Tadeusza Kudłacza. A chodzi o to, aby w szerokim gronie uczestników konferencji wytyczyć drogi rozwoju regionu, stworzyć poparcie dla inicjatyw, na które będzie można pozyskać unijne dofinansowanie. Przewodnim ukierunkowaniem tej konferencji będzie zintegrowana współpraca terytorialna korzyścią dla Sądecczyzny, bowiem doskonale wiemy, że zarówno w priorytetach Unii Europejskiej, jak również, czego spodziewamy się, będzie to odzwierciedlone w regionalnym programie operacyjnym województwa małopolskiego. Inicjatywy zintegrowane będą miały pewien dodatkowy priorytet, dodatkowy atut, żeby mogły wejść w fazę finansowania. Nowa perspektywa unijna będzie promować inicjatywy zintegrowane. Dlatego do udziału w konferencji zostaną zaproszeni przedstawiciele ministerstwa, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy oraz jednostki samorządu terytorialnego. Cel mamy jeden szczytny i wspólny. Maksymalizacja rozwoju subregionu, ściągnięcie tutaj jak największych środków w perspektywie 21-27, czyli w tej nowej perspektywie, i wszyscy chcemy się do tego dobrze przygotować, tak żeby dokumenty aplikacyjne były właściwe, żebyśmy wybrali właściwe kierunki także tego rozwoju, te inwestycje, które są dla naszego subregionu najbardziej potrzebne. Jednym z organizatorów konferencji jest powiat nowosądecki. Starosta Marek Kwiatkowski przekonuje, że konferencja ma wypracować wnioski dotyczące perspektyw i kierunków rozwoju regionu oraz barier, jakie trzeba będzie w drodze do tego rozwoju przełamać. Wierzę, że nam się to uda, a dyskusja podczas konferencji Sądecczyzna w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na pewno da nam taką możliwość i wysunie nam pewne ważne cele, które powinniśmy realizować w najbliższym czasie. Cieszę się, że ta wymiana zdań jest, bo w wyniku niej na pewno stworzymy coś, co będzie w perspektywie bardzo istotne dla rozwoju całego naszego regionu. A konferencję zaplanowano na 21 października.